Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Dzień dobry moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie testować Game Pass, który został dodany w nowym update'cie, bo jest nowy update, link do tej gry w opisie. Też nowe kody do tej gry są w opisie i w komentarzu. Wbijajcie na moją stronę. Nowy kodzik jest dostępny, tam macie go dostępnego. Wejdziemy sobie w shop i kupimy pierwsze co, to kupimy ten... Chociaż nie, słuchajcie, zrobimy coś innego. Będzie teścik. Zrobimy sobie test, ile ten Game Pass oszczędza nam czasu. Pierwsze zrobimy sobie otwieranie 3 takie jajka, uwaga, czas, start. Otwieranie tych jajek będzie trwało, słuchajcie, 4 sekundy, no powiedzmy 4,5 sekundy jest otwieranie tego jajka. Jeszcze sobie raz przetestujmy to, leci oczywiście do momentu zniknięcia tych 4 sekundy, słuchajcie, 4-5 sekund jest zwykłe. Sprawdzimy sobie, ile z Game Passem nam oszczędzi to czasu. Sprawdźmy sobie. Okej, kupiliśmy to. Fast Hatch, ja sobie screena jeszcze zrobimy. Tutaj mam nadzieję, że wyszedł, a jak nie, to zrobimy tak. I teraz tak, słuchajcie, sprawdzimy sobie, ile teraz to zajmie czasu. Uwaga, tu mi się muszę wyzerować. I lecimy. Ok. 3 sekundy. Słuchajcie, o sekundę lub 2 sekundy szybciej otwierają się nam te jajka, słuchajcie. Więc rzeczywiście daje to oczywiście większą przewagę. Wiecie, jeżeli poświęcicie na odstępie załóżmy, że 2 sekundy oczywiście szybciej jakby otwierają się te jajka, czyli jak otworzymy 10 jajek, to macie 20 sekund zaoszczędzone. Jest to naprawdę całkiem sporo. Poza tym będziecie, wiecie, szybciej otwierać te jajka, dzięki czemu większa szansa, że w krótkim czasie, w krótszym o wiele czasie znajdziecie sobie resztę tych petów sekretnych i tak dalej. Jak widzicie, Game Pass się opłaca. No i niestety ten Game Pass na szczęście się nie opłaca moim zdaniem, ponieważ widzicie, ja go wykupiłem, a i tak nie udało mi się żadnego peta lepszego niż legendę zdobyć. No, nawet ta legenda jest obecnie bardzo trudno do zdobycia. I w ogóle wam ją pokażę. Jak widzicie, te jajka teraz super fajnie się otwiera. Pokażę wam tą legendę, jak widzicie, ona tak wygląda na maksa, takie ma wzmocnienie. Shiny Epic ten nowy jest słabszy od legendy zwykłej, więc troszkę szkoda, no ale tak to bywa. Słuchajcie, otwórzmy sobie tu już mnie nie stać chyba na więcej, a stać mnie. Otwórzmy sobie, słuchajcie, do końca te pety, które tu mam. Może wpadnie mi legendarka, ale jak widzicie, około 2 sekund oszczędzacie sobie czasu kupując ten Game Pass, chociaż on jest też bardzo, ale to bardzo drogi, więc to też jest taki minus tego. Ja już otworzyłem 5000 ponad jajek, jak widzicie, i niestety nie zdobyłem żadnego sekretnego peta ani mitycznego, bo niestety no jest jak jest. Sprawdźcie sobie też, ile mamy tych petów, zobaczcie sobie w indeksie, jak sprawdzicie. To mamy 3 pety, które jeszcze nie... 2, 4, 6, 8, 10 jest petów nowych, w tym jeden sekretny. No ale wiecie, szansa, żeby go zdobyć jest naprawdę bardzo, bardzo mała. Niestety. No nic, moi drodzy. Do zobaczenia.